9. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po 9. Moim Państwa gościem jest dziś pan poseł Marek Ast, prezes Prawa i Sprawiedliwości w regionie lubuskim. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, zacznijmy może od tego, że trwają cały czas spotkania z Polakami. To już chyba można powiedzieć taka mała kampania wyborcza. Jarosław Kaczyński w Ostrowcu powiedział, że 14. emerytura będzie na stałe. On zrobi wszystko, żeby tak było w kolejnych latach. To jest dobra wiadomość. Pytanie jednak się rodzi, czy w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej będzie nas rzeczywiście w przyszłych latach na to stać. No przede wszystkim Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu, Elżbieta Witek i inni politycy Prawa i Sprawiedliwości spotykają się już od kilku tygodni, od konwencji Prawa i Sprawiedliwości z Polakami w różnych regionach. Mówią oczywiście o kwestiach związanych z tym kryzysem gospodarczym, który jest wynikiem agresji Rosji na Ukrainę, o putinflacji, o jednocześnie działaniach, które rząd podejmuje, aby temu kryzysowi zapobiec, aby ulżyć też Polakom. I no, takim elementem jest również kwestia utrzymania 14. emerytury. Wydaje się, że jest to możliwe, bo finanse państwa są w dobrym stanie. Mimo tych problemów? Mimo tych problemów są wysokie dochody i utrzymywany jest cały czas wzrost gospodarczy, także liczymy, że na koniec roku ta sytuacja też nie będzie najgorsza. Wszelkie ekspertyzy wskazują na to, że ta inflacja, która no, jest zmorą nas wszystkich, przyhamuje już w drugiej połowie roku, więc na koniec roku będą już oznaki, symptomy poprawy sytuacji. No ale najważniejsze jest właśnie to, że szef naszej partii i również premier rozmawiają z Polakami, nie boją się, wręcz przeciwnie, no mamy się czym pochwalić i trzeba o tym mówić, trzeba mówić przede wszystkim o tym, o czym no, przez wojnę w Ukrainie ludzie zapomnieli, bo przecież wszelkie działania, które były podejmowane w okresie pandemii, no, miały na celu przede wszystkim zapobieżenie temu pandemicznemu kryzysowi, te wszystkie tarcze antykryzysowe, to była aktywna działalność rządu Zjednoczonej Prawicy. Z drugiej strony opozycja gani rząd, atakuje. Na konwencji Platformy w ostatni weekend Donald Tusk wypowiedział między innymi takie słowa: przyjdzie taki moment, że wszyscy zorganizujemy się na ulicy, jeśli ta władza nie zniknie. Jak pan to odbiera? Bo to są mocne słowa. No jest to ciągłe dzielenie Polaków. Jest to anarchizowanie debaty publicznej. Nic nowego. Widać, że Tuskowi puszczają już nerwy, bo miał wrócić do Polski na białym koniu, miał być niekwestionowanym liderem opozycji. To się nie udaje. Jakoś sondaże Koalicji Obywatelskiej nie chcą drgnąć, prawda, w górę. 26% to jest ten sufit więc szklany cały, na tak, 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 to jest szklany sufit. Ale przede wszystkim no, rzeczywiście jest to taki język konfrontacji, wręcz namawiania do agresji. No, zresztą te pochwały kierowane przez Donalda Tuska pod adresem czy to Klaudii Jachiry, która no, po prostu ośmiesza Sejm, czy to pod adresem Sterczewskiego, który pod wpływem... Nie zganił Sterczewskiego tak naprawdę. Tak, nie zganił, a wcześniej oczywiście pochwalił za jego rozmaite występy, więc no po prostu widzimy, do czego to zmierza. No my nie damy się sprowokować. Raczej uważamy, że Polaków należy traktować poważnie. Trzeba prowadzić merytoryczną debatę
I my prowadzimy tę debatę z naszymi wyborcami, z Polakami. Z Donaldem Tuskiem nie ma sensu, bo na ulicy nie chcemy się konfrontować. Na ulicy oczywiście, nikt się chyba nie będzie konfrontował, mam nadzieję. Natomiast Donald Tusk mówi również to, że nie będzie potrzeby żadnej ustawy, aby wyprowadzić na przykład szefa NBP i on to zrobi, obiecuje. No, to są chyba niebezpieczne słowa, bo to wzywanie do anarchii jest. No to już właśnie o tym mówię, no, wzywanie do nieprzestrzegania prawa i mało tego zapowiadanie, że Platforma Obywatelska to prawo łamać będzie. No też myślę, że... A wyobraża pan sobie w ogóle taką rzecz, że dobrze, następuje powiedzmy zmiana władzy, no, ale jest kadencyjność przecież organów państwa. Szef NBP jest takim organem. No i co, że ktoś mu wejdzie do gabinetu, mówi pan już od dzisiaj nie jest, do widzenia, żegnamy się, to jest chyba niemożliwe. No ale to jest niemożliwe i to jest takie też zwodzenie Polaków, czy, a może po prostu cementowanie twardego elektoratu Platformy Obywatelskiej. Wiadomo, że tego rodzaju zapowiedzi no, nie mogą zostać zrealizowane w demokratycznym państwie prawa, więc no, chyba, że rzeczywiście będziemy mieli do czynienia, nie daj Boże, właśnie z taką władzą, która prawa przestrzegać nie będzie, no ale to myślę, że jeszcze niedoczekanie. Liczymy, że w przyszłorocznych wyborach Zjednoczona Prawica wygra i będziemy po prostu kontynuowali ten proces dobrych zmian. Dobrze, panie prezesie, kończymy ten temat. Dziś do Zielonej Góry przyjeżdża wicemarszałek Marek Pęk, który ma być takim opiekunem wojewódzkim, jeśli chodzi o struktury Prawa i Sprawiedliwości, bo tutaj następują zmiany. Ma być inny podział okręgów. Co te zmiany generalnie mają przynieść partii? Tak, no one już zostały zapowiedziane na ubiegłorocznym Kongresie Prawa i Sprawiedliwości. Mamy w tej chwili już decyzję komitetu o wprowadzeniu od 1 lipca blisko 100 okręgów 94 partii. Chyba, tak jest dokładnie. Czyli zmieniamy jakby tą strukturę organizacyjną. Do tej pory 41 okręgów według okręgów wyborczych. No w tej chwili będą to okręgi, podkreślam, jako bazowe dla senackie. Funkcjonowania partii. Tak, okręgi senackie. W województwie lubuskim to będą 3 okręgi. Gorzowski, Zielonogórski, Solski. No i oczywiście z tym też wiąże się dzisiejsza wizyta senatora marszałka Marka Pęka, który no faktycznie został takim opiekunem dla naszego województwa. No a też przypomnę, że taką zasadę partia przyjęła, że opiekunami są osoby spoza województw, nielicznymi wyjątkami, ale w większości wypadków to jest jako taka zasada. No jednocześnie opiekunowie nie mogą łączyć funkcji szefa okręgu z takim właśnie tym patronatem nad danym województwem. No to wszystko ma oczywiście na celu wdrożenie tego nowego systemu, a nowy system jest wdrażany po to, abyśmy się dobrze przygotowali do przyszłorocznej kampanii wyborczej, żeby z tego letargu partię wybudzić, tak, żeby partia działała sprawniej, żeby była po prostu bliżej ludzi. To jest bliżej taki ludzi. Letarg trochę? Rzeczywiście? No, trochę jest ten po-covidowy. No, o tym często mówi też prezes Jarosław Kaczyński, to we wszystkich właściwie organizacjach, instytucjach takich działających w sferze publicznej się po COVID-zie przydarzyło, no bo przecież mieliśmy okresy kwarantanny, mieliśmy okresy po prostu kiedy wszystko można było prowadzić wyłącznie zdalnie przez internet, natomiast no, nic nie zastąpi bezpośrednich spotkań z wyborcami, z mieszkańcami, z Polakami. W tej chwili ta możliwość jest, dlatego lipiec, a później już po wakacjach do końca roku, no intensywne spotkania. Na razie objazd Jarosława Kaczyńskiego po poszczególnych właśnie okręgach wyborczych, ale później będziemy schodzić na poziom powiatów i gmin.
Dobrze, zostawmy politykę i przygotowania do wyborów. Porozmawiajmy o tym, co się dzieje w województwie lubuskim. A tutaj wróciła właściwie sprawa radnego Jerzego Wierchowicza, radnego sejmiku z Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, że ten radny wykonywał zlecenie jako adwokat, jako mecenas na rzecz szpitala wojewódzkiego. Okazuje się, że no, to chyba było nielegalne, bo jest radnym wojewódzkim, a wiadomo, że na majątku samorządu, w którym jest się radnym, nie wolno wykonywać takich usług, nie wolno prowadzić działalności, pobierać pieniędzy. Wojewoda chce wygasić ten mandat, tak zapowiedział Władysław Dajczak. Co pan na to? No, oczywiście przede wszystkim, jeżeli ktoś jest prawnikiem, to do prawa się powinien stosować i też znać jakby konsekwencje naruszania zakazów, które obowiązują radnych. Nie ma możliwości, aby radny mógł wykonywać zlecenia na rzecz jednostek czy samorządu, w którym pracuje jako właśnie radny, gdzie został wybrany, gdzie ma mandat. No, Jerzy Wierchowicz jest radnym sejmiku województwa lubuskiego, szpital jest jednostką wojewódzką, a zatem jeżeli do tego doszło, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, no że tak, to zlecenie wykonywał, to sprawa powinna być absolutnie albo wyjaśniona. Ja się dziwię tutaj po prostu tym wszystkim zabiegom w kierunku, aby no, tej umowy nie upubliczniać, nie pokazywać. I absolutnie wojewoda Władysław Dajczak ma w tym wypadku rację. I no, jeżeli podejmie kroki w kierunku wygaszenia mandatu, no, będzie miał mocne podstawy ku temu prawne. To dopytam jeszcze w takim razie, pan też przecież jest prawnikiem, czy taki błąd może popełnić osoba no doświadczona? Radny Wierchowicz jest przecież uznanym wieloletnim prawnikiem z długą praktyką i wie, jakie przepisy dotyczą jego również jako radnego. No, jeżeli wiedział i mimo wszystko takie czynności podejmował, wykonywał tą umowę zlecenia i zarabiał na tym, to albo świadczy o arogancji władzy, że po prostu nam nic i tak nie zrobią, możemy doktryna Neumanna zadziała. Wszystko, więc no, nie można wszystkiego robić, no, nie można przede wszystkim podejmować działań poza prawnych, więc no, myślę, że tutaj ta sprawa doczeka się no, właśnie takiego finału, jak zapowiada wojewoda. To na koniec jeszcze pana spytam, bo mamy minutkę. Sądzi pan, że dostaniemy jednak pieniądze z Unii Europejskiej, chociażby z KPO? Po tym, co ostatnio powiedziała pani Wiera Jourová, no to nie wygląda to zbyt dobrze. Dokonujemy reform, a tutaj okazuje się, że to cały czas za mało? No, wypowiedzi komisarz Jourovej traktować należy jako prywatne. No, przecież mamy oficjalne stanowisko w tej chwili Rady Europejskiej, która zatwierdziła te środki dla Polski, uznała, że reformy, które zostały przeprowadzone, te kroki zaradcze spełniają te wymogi kamieni milowych, więc ja się dziwię tej wypowiedzi, ale nie od dzisiaj wiadomo, że ta Jourová przyjazna Polsce nie jest. Raczej od już wielu lat wspiera tutaj naszą totalną opozycję, działa na jej życzenia, a nasza totalna opozycja jest bardzo zaniepokojona tym, że środki z KPO i z umowy partnerskiej wpłyną do Polski. I czym gorzej, tym lepiej, mówi to pan jest, dla opozycji. No, ale oczywiście tak, no i tutaj no, to warto też cały czas przypominać, chociażby słowa prezydenta Trzaskowskiego, który zapowiadał, że po prostu środki na Polski tak, do chwili, kiedy to zostaną odblokowane. No to przecież nie na tym polega funkcjonowanie w Unii. Skoro Unia nas zachęca do praworządności, no to sama też musi dawać temu przykład i skoro są warunki spełnione, a Unia też jest organizacją praworządną, wobec tego myślę, że nic już nie stoi na przeszkodzie, żeby te pieniądze zostały uruchomione. Dobrze, musimy już kończyć. Moim państwa gościem był dziś Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości i cały czas jeszcze przewodniczący lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, miłego dnia państwu życzę. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.